spotkanie różniło się od tego spotkania piątkowego? Myślę, że różniło się tym, że mieliśmy to wczorajsze spotkanie w nogach, że Irańczycy zagrali dużo, dużo lepiej niż wczoraj, ale na samym końcu wygraliśmy, więc to też jest jakiś dobry znak. Mecz się zdynamizował w tym trzecim secie. Co trener wam powiedział w szatni w przerwie po tym drugim secie? Wypunktował nasze błędy, pokazał miejsca, gdzie możemy jeszcze grać lepiej i tylko tyle. Zmobilizował do jeszcze cięższej pracy na boisku i myślę, że to zrobiliśmy. Kolejne mecze ze Stanami Zjednoczonymi. Na co trzeba będzie uważać w meczach z tą drużyną? Nie będę oryginalny i powiem, że na wszystko, bo jak na razie grają w naszej grupie jak z nut. Więc musimy się przygotować na ciężkie spotkanie pod każdym względem. Jest pan z czegoś niezadowolony w tym sobotnim meczu? Coś jest do poprawy? Myślę, że jak w każdym meczu pewne rzeczy są do poprawy, pewne do dodatkowej analizy i do pracy na treningach. Na pewno będziemy to zrobimy.